Witam Was, z tej strony Macintosh, a to kolejny już odcinek serii Let's Play Rayman Origins. I w dzisiejszym odcinku kończymy Krainę Straszliwej Otchłani. Nie zabawimy tu więc długo, bo został przed nami tylko boss. I tak jak widzicie, wszedłem już do tego poziomu i zauważyłem, że nie nagrywa mi się mikrofon. Tak, kolejny raz fail przy nagrywaniu, ale... Cóż, nie owijając bawełnę, muraj z głębin. I cóż, nie pamiętam zupełnie tego poziomu. No jak to woli, pamiętam go tak szczątkowo, że raczej to nie jest rzecz do zapamiętania, ale na samym początku pokażę Wam bardzo ciekawą rzecz. Czekajcie. Jedyna na świecie niewidzialna ściana w Rayman Origins. Tak, moi drodzy. W tej grze niewidzialne ściany nie zdarzają się, prędzej właśnie to są takie obiekty i tak dalej. I żeby było śmiesznie, ta ściana ma kształt tego obiektu, który tu widzicie, ale coś poszło nie tak w procesie tworzenia i nie nakłada się razem z tym obiektem. Więc mamy jedyną w świecie niewidzialną ścianę, od której możemy się odbijać dzięki wspaniałemu engine'owi Rayman Origins, czy jak to woli, engine'owi... UbiArt Framework, który spotkać możemy również w grze, która też znajduje się u mnie na kanale, to znaczy Child of Light, do którego serdecznie Was zapraszam, bo naprawdę gra jest warta tego, żeby albo w nią grać, albo chociaż ogarnąć, o co w niej chodzi, bo to taki daleki kuzyn Final Fantasy, rzekłbym. Ale nie owijając dużej bawełnę, dzisiaj pogadamy sobie o dość ciekawej premierze, która niedawno miała miejsce. Czytajcie Watch Dogs. I powiecie, okej, fajnie, będziesz grał... Spieszyłem się i przez to umarłem, dobra. Będziesz grał w Watch Dogsa, czy nie będziesz grał w Watch Dogsa? Nie, nie będę grał w tą grę, bo... jakby to wam powiedzieć... Moje poglądy na tą grę są następujące. Assassin's Creed z samochodami. Tyle mam do powiedzenia na temat Watch Dogsów. Nie, ale rozmawiałem ostatnio właśnie z moim znajomym, którego pozdrawiam. Cóż, ładnie wyraził się na temat Watch Dogsów. Rozmawialiśmy na temat, wiecie, błędów w tej grze i w ogóle feelingu tej gry. Fajnie, ta gra ma klimat i ta gra ma potencjał, ale... Ale co? Jakby to ładnie ująć? Twórcy poszli dość mocno na łatwiznę, rzekłbym. I kilka kwestii, które wydawały mi się, że będą mocną stroną tej gry, no leżą, kwiczą i o zbawienie proszą. I... Wow, i dlaczego ja nie pamiętam, jak się w to grało i dlaczego te poziomy są... Wow, wow, szybko, 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 żeby... Aha, czy gdzieś po drodze był checkpoint, proszę? Nie było checkpointu, dobra. Co chciałem powiedzieć? Watch Dogs jest dla nas grą, która... Fajnie wyglądała, jak ją prezentowano, jak pokazywano jej ideę. Ja osobiście miałem możliwość zagrania w tą grę na, no oczywiście wersję PC-tową, jak i wersję na PlayStation 4, bo mam osobę, u której jestem w stanie zagrać na konsoli PlayStation 4 oraz ma ona dość potężny komputer. I cóż... Jakby to powiedzieć, na PlayStation 4 nie czułem, że to jest w ogóle nowa generacja konsol, bo w ogóle tego nie czułem, żeby było śmieszniej. Ja nie wiem, w którym miejscu przy PlayStation 4 jest słówko nowa generacja konsol, bo no to nie wygląda za dobrze, jeżeli spojrzymy na to ze strony takiej, wiecie. Zablokowałem się, fajnie. Bo spadłem. Pamiętaj, tam nie można spaść. Nie czułem feelingu tego. Ja nie wiem.
niby ta konsola miała być konsolą nowej generacji, ale tak jak kiedyś się wyraziłem, dla mnie konsola Xbox One i PlayStation to są starymi komputerami w ładnym opakowaniu. No powiedzmy sobie szczerze, gdybyśmy się zagłębili w technikalia tych konsol, no to to są dość stare komputery. No dobra, nie aż takie stare, ale komputery drugiej młodości, o tak bym powiedział. Ale wracając do samego Watch Dogs, o którym zacząłem mówić. Ta gra zapowiadała się fajnie, to całe hakowanie i tak dalej, ale twórcy popłynęli. To tak bardzo popłynęli, bo ja rozumiem hakowanie, super, możemy hakować wszystko i wszystkich, ale naciśnij przycisk, no bo grałem w tą grę na padzie, powiedzmy sobie szczerze, na padzie od X-Klocka na PC-cie, żeby było po prostu przyjemniej sterować, plus... No, plus powiedzmy sobie, że ta gra jest bardziej stworzona właśnie pod sterowanie padem niż pod sterowanie klawiaturą i myszką, ale nie będę narzekał, bo umiem grać na padzie, to nie jest to, ale feeling tej gry jest okropny i chyba będzie boss. Tak. Pierwszy boss podwodny, jedyny boss podwodny. I serio, słuchajcie. Czy będzie tutaj checkpoint? Był checkpoint, dobra. Uf, na całe szczęście. Co chciałem powiedzieć? Gra zapowiadała się fajnie, ale ja ją bardzo opiszę bardzo krótko i bardzo dosadnie. Niektórzy mogą się z tym nie zgodzić, z tym co zaraz powiem, ale naciśnij X, aby zostać bogiem. Tak. Aha, jego nie mogę dotknąć, bo to jest jeden one hit. Aha, fajnie. Dobra, co chciałem powiedzieć? Naciśnij X, aby zostać bogiem. Wszystko robimy jednym klawiszem. Hakuj to, hakuj tamto. Włączajmy profiler, dzięki któremu wiemy co nieco więcej o ludziach, których chcemy za chwilę zhakować, ukraść im pieniądze. Ale jak kradziemy im pieniądze? Wciskamy X. Jak włamujemy się do samochodu? Wciskamy X. Jak robimy coś innego? Wciskamy X. Jezu, nie pamiętam, żeby ta walka była aż tak trudna. Myślałem, że będzie łatwiejsza. Dobra. Co chciałem powiedzieć? Wszystko w tej grze, znaczy się nie w Raymanie, tylko w Watch Dogsie, robimy poprzez wciśnięcie pieprzonego klawisza X. No, trochę twórcy popłynęli. Jak z tym, jak na samym początku gry mamy możliwość wyłączenia prądu w całym mieście, z tego co zrozumiałem grę. Co? I okazuje się, że... Muszę uciekać w lewo, tak? I okazuje się, że mamy po prostu boskie możliwości. Jesteśmy super hakerem, który używając jednego klawisza w swoim telefonie jest w stanie wyłączyć prąd w całym mieście. Serio. Zrobiliście z hakerstwa coś tak łatwego, pokazujecie wszystkim, o, każdy z was może być teraz hakerem, po prostu sobie wciśnijcie jeden klawisz i jesteście w stanie włamać się wszędzie. To jest trochę, że tak powiem, robienie ludzi... No, chodź tu. Dobra, trafiłem. To jest trochę robienie ludzi nie tyle, że w konia, co tak bardzo przekłamanie. Aha, i tu mamy jedną szansę, żeby go trafić. Dobra, już pamiętam. I co chciałem wam powiedzieć? No, wsiadłem sobie do samochodu, fajnie. Gra ma samochody, gra ma motory. Wow, to samo miałem w GTA.
No dobra, w GTA brakowało hakowania ludzi i w ogóle kilku rzeczy, nawet GTA 5 brakuje kilku fajnych feature'ów, które Watch Dogs ma, ale słuchajcie, ja włączam sobie tego Watch Dogsa, tak? I co dostaję? I dostaję symulator wciskania klawisza X. I w złą stronę uciekłem. Nie. Dostaję symulator wciskania klawisza X, pod którym mam podpisaną akcję hakowania. Lub Bóg wie jeszcze co innego. Dobra, mam na początku kilka jakichś tam broni. I co się okazało? Że te bronie w tej grze... Feeling strzelania jest okropny. Nie wiem skąd oni go wzięli, ale wracając do tego co powiedział właśnie mój znajomy na temat tej gry. Ja też tak uważam. Jechałem samochodami, doszedłem do pierwszej misji, w której trzeba było bodajże jakiś konwój, czy nie wiem czy to był konwój, czy po prostu miałem kogoś tam rozwalić jadącego samochodem. I słuchajcie, jego samochód zachowywał się jak taki jeżdżący kawałek betonu. Kloc betonu, któremu ktoś dorobił kółka. I po prostu dał mu możliwość poruszania się. Aha, fajnie. Ta walka staje się monotonna pewnie do oglądania, ale... Ktoś po prostu, wiecie, wziął kawałek betonu, dorobił mu kółka, no i tak wygląda walka z samochodami. A jazda samochodami? Boże, te samochody zachowują się jakby jeździły po lodzie. Gorzej chyba być nie mogło. Normalnie taka przyczepność jest tragiczna tych samochodów. Nie wiem, czy zostanie naprawione z jakimś patchem czy coś, ale jak na razie jazda samochodem w Watch Dogs to jest po prostu katorga. Dla osoby, która jest przyzwyczajona do takich gier jak właśnie GTA, no po prostu to jest tragiczne. O, i teraz powinniśmy, właśnie, no i pokonaliśmy tego bossa. Mówiłem, że to jest tylko trochę skupienia i co się teraz stanie z tym bossem. Oczywiście zmieni się w małą krewetkę. Zabrakło mi słów, ja zapomniałem, że ten boss był małą krewetką. Że ten król, znaczy się, był małą krewetką. Dobra. Zdobyliśmy wystarczającą ilość lumków, aby odblokować sobie... żeby uzupełnić cały medalion elektrunów. No i zdobyć przy okazji... medalion wyzwań lumków, co znowu wyszło mi przez przypadek, ale... Widzę, że ten odcinek jest bardzo krótki, więc jak widzicie, odblokowaliśmy sobie wszystkie brakujące elementy, abyśmy mogli stoczyć ostateczną bitwę w Raymanie. To znaczy, że w ciągu kilku następnych odcinków my Raymana Origins już skończymy, co jest dla mnie smutne, bo ja chciałbym jeszcze pograć w tą grę, ale... Kończąc jednak wątek, bo nie zostawię was z otwartym wątkiem. Co myślę o Watch Dogsach? Watch Dogsy nie są warte uwagi mojej. Będę kontynuował ten wątek w następnym odcinku, który zaraz będę nagrywał, więc będziemy na świeżo. Chociaż nie, następny odcinek, który będę nagrywał, to będzie odcinek... w którym będziemy musieli zrobić takiego speedruna i zdobyć brakujące elektruny w... Mam wszystkie elektruny tutaj? Aha, tu nie mam. Brakujące elektruny w wyzwaniach czasowych w danych krainach, czyli w ględzących grotach mamy 4 wyzwania czasowe. W Słodkich Jeziorach mamy 2, na całe szczęście. W Straszliwej Otchłani też mamy 2, czyli w sumie mamy 4. I tam były 4, czyli 8. Oby tutaj nie było. Tutaj też to jest 8.
12 poziomów, które musimy zrobić, więc chyba następny cały odcinek poświęcimy właśnie na to. I dzięki temu, że mam nowy komputer, będę mógł to puścić w ogromnym przyspieszeniu, dzięki czemu odcinek nie będzie trwał 40 parę minut, tylko będzie trwał na przykład minut, nie wiem, 20, 10, 15, zobaczę jak się wyrobię. Ale w jeszcze następnym odcinku, kiedy już będziemy w humorzastych chmurach, czyli w ostatniej krainie Rayman Origins, cóż, po prostu porozmawiamy o tym Watch Dogsie, bo wiem, że warto trochę o tej grze wspomnieć, a też nie będę cały czas skupiał się na Raymanie, no bo w sumie na czym mam się skupić tutaj, znaczy się mówieniu w Raymanie, bo nie mam tak naprawdę o czym opowiadać, bo te krainy już nie mają żadnego powiązania fabularnego ze starszymi częściami, chociaż zdziwicie się, bo mam co nieco do powiedzenia na temat humorzastych chmur, ich designu, bo ma to powiązanie ze starymi, z poprzednimi odsłonami Raymana, które tak naprawdę tutaj nie istnieją, bo Rayman Origins to jest tak jakby stworzenie Raymana od nowa, bo to co tutaj widzicie de facto dzieje się pomiędzy, niby dzieje się pomiędzy Rayman a Rayman to the Great Escape, więc jest dość ciekawie, ale nie będę wam tutaj więcej już gadał. Jeżeli macie jakieś sugestie na temat tej serii, piszcie je w komentarzach. Ja czytam wszystkie komentarze, więc to nie jest tak, że feedback jest tylko w jedną stronę. Ale jak na razie, dzięki wam za oglądanie. Myślę, że wam się ten odcinek podobał. Zostawcie pozytywne komentarze, ocenę zostawiam wam. A jak na razie, dzięki wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!